Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do obejrzenia odcinka o projekcie The Sandbox. Przed tym projektem jeszcze kilka ciekawych kamieni milowych zgodnych z roadmapą. Jest to film z serii, w której przedstawiam projekty gamingowe, czyli oparte o blockchain i będące w kontekście gier. Zobaczymy, czy to będzie kolejny nowy trend w świecie kryptowalut. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Może omówienie tego projektu zacznę tak trochę nietypowo, czyli przejdziemy od razu do roadmapy. Sam projekt The Sandbox chce być konkurentem dla takich dużych komercyjnych produktów jak chociażby Minecraft czy też Roblox. Są to projekty gamingowe znane zwłaszcza osobom z dziećmi w przedziale tam powiedzmy 5-9 lat. Ponieważ są to naprawdę duże produkty i dużo, dużo środków, dużo pieniędzy w tych projektach jest już zamkniętych. Dlatego tutaj projekty bazujące na blockchain jak najbardziej również chcą zagospodarować tą niszę. Chcą się wyróżnić tym, że po prostu będą dawały możliwość, będą oferować możliwość posiadania tych itemów, tych artefaktów, asetów, które są wykorzystywane w grze. Właśnie na własność poprzez implementację NFT, czyli Non-Fungible Tokens. To jest zespół odpowiedzialny za projekt The Sandbox, nie jest pierwszym lepszym z brzegu. Tutaj osoby prowadzące ten projekt są naprawdę doświadczonymi graczami na rynku, zwłaszcza w świecie gier, chociażby taki tytuł jak The Sandbox Evolution, który może pochwalić się milionową ilościami pobrań zarówno na platformy androidowe, jak i na platformy od Apple. Także jak najbardziej tutaj myślę, że mają co wykorzystywać w trakcie realizacji tego projektu. Roadmap jest bardzo, bardzo dosyć bym powiedział rozbity w czasie. Podkreślają tutaj osoby odpowiedzialne za ten projekt swoje właśnie doświadczenie. I tak naprawdę w roku 2019 przechodzimy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli projekt gry The Sandbox osadzonej na blockchainie, wykorzystujący protokół Ethereum i co ciekawe wykorzystujące trzy najbardziej popularne typy tokenów, czyli ERC20, ERC721 i ERC1155, natomiast o tym w dalszej części filmu. Tutaj sugeruję zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę jesteśmy przed najważniejszym wydarzeniem dla tego projektu, czyli oficjalne wypuszczenie platformy umożliwiającej właśnie tworzenie. Jesteśmy za kilkoma pre-sale'ami związanymi ze sprzedażą właśnie landów, czyli tych tokenów 721, będących odwzorowaniem takiej wirtualnej rzeczywistości. W dalszych częściach, w dalszych planach ujętych w roadmapie mamy oczywiście szereg różnych partnerstw, mamy eventy, mamy oczywiście oficjalny release wersję 1.0 całej platformy. Mamy kolejne wyprzedaże landów i szereg jeszcze innych ciekawych rzeczy, z którymi z pewnością warto się zapoznać, warto sobie wpisać do kalendarza, gdyż tego typu wydarzenia przeważnie dobrze korelują z ceną tokenu. Także jeśli chodzi o cały ekosystem, to w mojej ocenie jest on dosyć kompletny, jeśli chodzi o właśnie gaming, z tego względu, że na cały projekt The Sandbox składają się takie produkty jak VoxEdit, czyli edytor 3D voxel, który pozwala na budowanie właśnie artefaktów, pozwala na budowanie itemów wykorzystywanych w grze w oparciu o właśnie voxel art,
czyli tak naprawdę małe, sześcienne, przestrzenne figury, obiekty, które później osadzane są w grze na blockchainie jako właśnie tokeny. Następnie mamy również marketplace, który służy nam do tego, aby zarówno twórcy, jak i gracze mogli się tutaj nimi wymieniać, mogli je kupować za pomocą oczywiście tokenu natywnego w kontekście samej tej gry, czyli tokenu Sand. Kolejny, trzeci produkt budujący cały ekosystem to właśnie Game Maker. Niezwykle ważny komponent tego projektu Sandbox, ponieważ umożliwia wam on właśnie tworzenie tych gier, które w kolejnych etapach mogą właśnie być między innymi osadzane na tych landach. Także dosyć duży projekt, naprawdę szerokie możliwości, jak i również dosyć rozbudowane możliwości zarabiania na tym całym ekosystemie. Tutaj widzimy tak naprawdę marketplace. Z ciekawych rzeczy, kod smart kontraktu został już jakiś czas temu poddany audytowi. Co ciekawe, widzimy nawet, że był tam dosyć poważny błąd. Ten błąd oczywiście został już naprawiony, jednak tutaj należy się wyróżnić to, że po prostu projekt, osoby odpowiedzialne za projekt nie ukrywają tego typu błędów. Po to właśnie są przeprowadzane audyty, żeby takie błędy wychodziły i liczy się to, jak szybko ten błąd zostanie naprawiony. A tutaj został on naprawiony dużo przed oficjalnym releasem tej gry. Jesteśmy właśnie na marketplace projektu The Sandbox. Tutaj jest to jeden ze sposobów, jakie daje platforma na zarabianie na niej. Czyli jeśli czujemy się na siłach w tworzeniu jakichś takich 3D właśnie obiektów, możemy je tworzyć, możemy tutaj założyć konto artysty, możemy nawet dostać dofinansowanie na tworzenie tego typu obiektów, a następnie je sprzedawać graczom na platformie. Jak widzimy tutaj przykładowy obiekt, myślę, że to jest jakiś miecz, o ile się nie mylę. Widzimy tutaj, że jest ich takich mieczy w całej grze może być 2750 kopii, czyli jest to typowy przedstawiciel implementacji tokenów właśnie ERC-1155. Myślę, że bardzo fajny przykład realizacji tego typu zadania. Kolejna sprawa, czyli VoxEdit. Z tego miejsca mamy możliwość pobrania aplikacji służącej nam do tworzenia właśnie tych itemów, które następnie mogą być wystawiane na marketplace. Tutaj oczywiście osoby parające się tego typu działalnością mogą również w jakiś sposób zintegrować swoje produkty z tą platformą i w dalszej rozwoju całego projektu na tym zarabiać. Oczywiście Game Maker, cały Metaverse służący zarówno do tworzenia, jak i później odpowiedni komponent dający nam możliwość właśnie wejścia w ten wirtualny świat i tego, co jest w tym projekcie najważniejsze, czyli grania w nim, eksplorowania tego wirtualnego świata, zdobywania, kupowania, wymieniania się itemami, wynajmowania swoich działek dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w wirtualnym świecie i to wszystko okraszone właśnie tokenem Sand. Jeśli patrzymy sobie na całą mapę, która właśnie przedstawia landy, czyli przedstawia te tokeny ERC-721, gdyż każdy land jest właśnie tokenem tego typu. Co ciekawe, tych kawałków ziemi, tych wirtualnych działek jest trochę ponad 166 tysięcy. Biorąc pod uwagę więc, że ta gra zyska podobną popularność co do choćby Robloxa czy właśnie Minecrafta, myślę, że jest to dosyć unikalna i nieduża liczba samych działek. Eksplorując właśnie ten wirtualny świat, przeglądając działki, możemy zobaczyć, że dosyć
Dużo jest tutaj firm, które zdecydowały się wykupić swoje właśnie landy i to widzimy, że na ten moment wykorzystują jako właśnie taką reklamę, gdyż są tutaj wrzucone różne loga. Myślę, że na pewno większość z Was oglądających to część z tych logotypów jak najbardziej kojarzy. Oczywiście cena działek również była uzależniona od tego, kto jest, z kim ta działka sąsiaduje. Tutaj widzimy projekty Atari, widzimy Engine, widzimy OpenSea, widzimy OneChain, widzimy szereg projektów właśnie w obrębie NFT, w obrębie gamingu, w obrębie blockchaina. Także jak najbardziej myślę, że tutaj jest co eksplorować i jest duże pole do ewentualnych zysków wynikających, jeśli ten projekt oczywiście zdobędzie odpowiednią trakcję, jeśli przypadnie graczom do gustu, bo to jest ewidentnie najważniejsze i jednocześnie, co dosyć zabawne, najcięższe do osądzenia. Z ważnych rzeczy dotyczących tego projektu jest to, że jakiś czas temu właśnie token SAND został wylistowany na Binance, także na pewno to przyczyni się do dużej płynności tego projektu. Binance, największa scentralizowana giełda oferująca token, który już w tym momencie jest jedyną możliwością do zakupu działek land właśnie w tych pre-sale'ach. Co ciekawe, na samym ekosystemie The Sandbox, poza tym, że możemy zarabiać jako twórcy, możemy zarabiać jako wynajmujący działkę, możemy robić jakieś wirtualne flipy działek czy nieruchomości, możemy budować i to sprzedawać, możemy budować i wynajmować na tych działkach. Dodatkowo tokeny SAND można stake'ować i również teraz, idąc z duchem czasu DeFi i farmingu, Sandbox oferuje również liquidity mining, także kolejna opcja oferująca możliwość zarobku dla posiadaczy tokenów SAND typu RC20, jak i dla posiadaczy właśnie tokenów NFT, które również wchodzą w skład całego ekosystemu The Sandbox. Sam kontrakt dla tokenu wydaje się być dobrze przygotowanym i ciężko tutaj się doszukać jakichś poważniejszych błędów. Myślę, że te błędy również zostały usunięte na etapie audytu, który był przeprowadzany. Także w dużej mierze wydaje się on dosyć dobrze prowadzonym i dobrze przygotowanym projektem. Sam token SAND, jak już wcześniej wspomniałem, jest tokenem RC20. Jest tokenem, który będzie umożliwiał tak naprawdę dostęp do gry, dostęp do jej zasobów. Będzie też tokenem typu governance, czyli dzięki niemu i dzięki ilości, jakiej ich posiadamy, będziemy mogli w jakiś sposób wpływać na rozwój projektu. Jest tokenem pozwalającym na staking, jak i na liquidity mining. Także tak naprawdę jest on dosyć rozbudowany i jego ekonomia tego tokenu, myślę, że została przemyślana. Zobaczymy, jak to w praktyce się będzie sprawdzało. Tokeny LAND, czyli typowe tokeny NFT, RC721, przypomnę, będzie ich 166 tysięcy, lekko ponad, także osoby, które jakiś czas temu te wirtualne działki sobie zakupiły, już w tym momencie na pewno są na nich dosyć mocno do przodu. Tutaj pozostaje jeszcze możliwość tworzenia tak zwanych assetów, czyli User Generated Content, i będą to tokeny RC1155. Będą to właśnie te wszystkie asety, te miecze, te jakieś stwory, potwory, które będą brały udział w tym wirtualnym świecie i go tworzyły. Parę słów podsumowania tego projektu. Myślę, że jest on godny tego, by poświęcić mu trochę czasu, zapoznać się z nim, poklikać. Zawsze jakaś wirtualna działka to dywersyfikacja naszych kryptośrodków. Posiadany SAND token można zawsze zastejkować, można wrzucić w liquidity mining, zakładając właśnie, czy dodając go do pula na Uniswapie. Także możliwości ewentualnych przychodów na tym projekcie jest dosyć sporo. Oczywiście czekamy na najważniejszy event, czyli na ten public release, już taki oficjalny, który będzie w przyszłym roku, i według mnie będzie to jeden z sygnałów, które
również znacząco odbiją się na cenie. Także dajcie znać, co myślicie o tym projekcie. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.